doby. Przedstawiam Państwu hotel Sundberg, który znajduje się zaledwie 1 km od antycznego miasteczka Side. Hotel jest mały, kameralny, położony w cichej okolicy, z daleka od wielkich hoteli. Początkowo zostajemy zakwaterowani w bungalowie, ale udaje się go wymienić na apartament na pierwszym piętrze z balkonem, z widokiem na basen wśród pięknej i bujnej roślinności. W domkach nie ma możliwości otwarcia okna, jedynie drzwi, które wychodzą bezpośrednio na mini taras i ścieżkę hotelową. Dlatego zdecydowanie polecamy apartamenty na pierwszym piętrze w budynku przyległym do restauracji. Znajduje się tutaj nieduży basen z malutką niecką dla dzieci, darmowe leżaki i parasole. Wszystko pięknie wkomponowane w niewielki teren hotelu. To idealne miejsce dla osób, które lubią nieduże klimatyczne miejsca, pełne kwiatów, palm i egzotycznych ptaków oraz bawiących się kociaków. Pięknie. Normalnie jak wyglądasz jak Napoleon z tymi piórami, nie? Znajduje się tutaj jedna restauracja z barem wychodzącym na teren basenu. Jedzenie jest bardzo dobre, obsługa fantastyczna. Jedynie na co mogę narzekać, to na czystość apartamentów. Rzadko są one sprzątane, a o wymianie ręczników nie wspomnę. To jedyny mankament hotelu. Hotel jednak zasługuje na swoje 3 gwiazdki, a nawet z plusem. Do pięknej nadmorskiej promenady mamy zaledwie 400 metrów. Plaże są tu wydzielone dla poszczególnych hoteli. Również jest wydzielona plaża dla gości hotelu Sundberg. Jest no niestety wąska, z nieciekawym zejściem do morza. Ale znajduje się tutaj taki pomost, który ułatwia zejście. Na plaży oczywiście znajdują się leżaki i darmowe parasole. Antyczne miasteczko znajduje się niecały kilometr od hotelu. Można do niego dotrzeć drogą w centrum, bądź nadmorskim deptakiem. Na końcu półwyspu, na którym właśnie leży starówka Side, wznoszą się ruiny 3 różnych świątyń. Oczywiście najbardziej okazale prezentuje się świątynia Apolina z bardzo dobrze zachowanymi kolumnami. Na brak nocnej rozrywki goście raczej tutaj nie mogą narzekać, bo znajduje się tutaj mnóstwo kolorowych kawiarenek, restauracji z wykwintnym jedzeniem, pubów przyciągających właśnie młodzież. Także naprawdę jest tutaj co robić wieczorem. A dzisiaj mamy zieloną noc i wieczór turecki. Pyszne jedzenie, występy, zabawa do północy. Destek olmak için, canlı pahasına savaşan, karakter...